Cześć, witajcie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o transporcie i przechowywaniu szlifierek kątowych oraz akcesoriów i pokażę dodatkowo skrzynkę bonusową z laserami, ponieważ mówimy o podobnym systemie zagospodarowania skrzynek. Zawsze, jeżeli jarą szlifierki kątowe i obrabiam płytki, no to jedzie sobie tych skrzynek 4 minimum. Dużo. Wiem, że dużo, ale mam tutaj wszystko, co mi jest niezbędne i potrzebne, łącznie z bateriami. Akurat tak się złożyło, że to jest jeden gabaryt skrzynki i też fajny film. 4 skrzynki, 5 bonusowa będzie otwarta. Mamy drugie ujęcie u góry. Mamy trochę inaczej światełko, żebyście mieli tutaj więcej światła w tym górnym ujęciu. No i tak jest biednie. No ale dobra. Tutaj mamy baterie. Baterie są, moi drodzy, spakowane w ten sposób, że jest duża multiładowarka, no i są baterie tutaj naokoło poukładane. No, tu mi wchodzi 8 baterii na spokojnie, aczkolwiek teraz jest 5. Baterie. Przypominam tylko króciutko o moim systemie AX Picto. Pomarańczowe naklejeczki to są narzędzia akumulatorowe. Zielone na przykład to będzie wiadomo akcesoria za chwilę do narzędzi akumulatorowych. No i tutaj mamy, moi drodzy, szlifiereczki kątowe, które również są opisane. I to są tylko szlifiereczki kątowe plus akcesoria niezbędne i potrzebne w tych szlifierkach kątowych. Pomysł na adaptację skrzynki jest taki, że jest tacka, w której leżą szlifierki. Już nie są wycięte, jest to po prostu luźny taki układ. Dlaczego? Bardzo łatwo jest wrzucić tutaj szlifierkę zupełnie rozkręconą, bez żadnego akcesorium, albo zazbrojoną normalnie w tarczę, nie? No i tyle. Mieszczą się 2 z tarczami po prostu. Z dodatkowymi adapterami się nie mieszczą. Dół wygląda w ten sposób. Na dole mamy 2 rączki. Rączki zostały troszeczkę obcięte tutaj po bokach, żeby się zmieściły na wysokość. Są klucze, jest tu jakieś miejsce na tarcze, takie już zużyte albo małe, i jest pudełko z tarczami, nie? Do metalu można tutaj położyć inne tarcze, jeżeli bym potrzebował pojechać z jedną skrzynką, to mogę się tak spakować i w ten sposób pojechać. Testuję ten sposób z tą tacką, z tym wkładem drewnianym. Jak na razie mi się podoba, podoba mi się bardzo, nie widzę żadnych minusów tutaj na razie tego zagospodarowania. No wcześniej miałem to tak, że miałem w jednej płaszczyźnie, jakby w jednej wysokości wrzucone szlifierki, uchwyty, wszystko, nie? Teraz mam to rozdzielone na 2 warstwy i dlatego te tacki się pojawiły. To samo jest w skrzynkach z akcesoriami. Ciężkie skrzynki ze stalą i z diamentami akurat. Tutaj mamy akurat wiercenie w gresie, nie? Mam w tym wkładzie zrobiony jeszcze wkład piankowy, który mogę szybko wyrzucić, wrzucić inny, albo się go pozbyć częściowo lub całkowicie i poukładać na ciasno te korony. Jeżeli miałbym ich bardzo dużo, no jest ich sporo, ale jeżeli by było jeszcze więcej, ja w jakiś sposób, no to mogę się tutaj posiłkować jeszcze tą przestrzenią bez tego wkładu piankowego. Na dole, z drugie piętro jakby, mam jeszcze duże korony, które też jeszcze by się dało tutaj coś porobić, żeby tego weszło więcej, nie? No, na spokojnie. Natomiast mam wszystkie, które mi na ten moment są potrzebne i niezbędne i te używam. Mam na przykład 65, 68, 58, 50, 55 mam u góry, 72. No nie, takie różne rozmiary, które przydają się po prostu przy tych pracach związanych z obrabianiem płytek gresowych. Ostatnia skrzynka z tej serii skrzynek do szlifierki kątowej zawiera tarcze. Tarcze również są w ten sam sposób zorganizowane, czyli mam tackę, którą jeżeli wyciągnę, to na dole mam kolejne tarcze wrzucone. I tam są tarcze akurat małe, setki chyba to są, setki.
do szlifowania gresu. A tutaj mam też, pokażę, tutaj mam tarcze, które, moi drodzy, są w tej tacce. Inaczej uchwyt jest. Zrobiłem kilka tych tacek seryjnie i potem kilka różnych uchwytów, wyższy, niższy, krótszy, dłuższy, żeby sobie to dowolnie skręcać już poddany asortyment. Tutaj wygląda to w ten sposób, że na ciasno mam te tarcze ułożone, żeby mi to nie latało, i te pianki są po prostu powkładane, nie? Jest tutaj włożone, więc mogę się pozbyć części tych pianek i tarcze mi na ciasno tutaj siadają. Bardzo fajny sposób, bo dużo tarcz jest, one są fajnie ustabilizowane, fajnie zabezpieczone. Nic tutaj nie dzwoni, nie lata, nie denerwuje mnie to w transporcie. Stoi to wszystko na płasko, na piance, która na dole podpiera tą całą tackę równomiernie, i tam są kolejne akcesoria. W ten sam sposób mam zorganizowane urządzenia laserowe i to będzie ostatnia skrzynka na dzisiaj. Moi drodzy, urządzenia laserowe jeżdżą w dużej skrzyni już. Wcześniej to miałem pakowane w jeszcze większej skrzynce, ale już zrezygnowałem z tego tematu. Miałem też taką niższą skrzynkę, podobną do, no, chyba tej samej wysokości, i tam to mogłem luzem poukładać. Natomiast niezbyt mi to pasowało, ponieważ nie było to na tyle ochronione, na ile bym chciał. Tutaj wygląda to tak, że mam tackę i mogę dowolne urządzenia laserowe po prostu położyć w tej tacce, nie? Drewniana tacka, ona jest taka delikatnie jakby, no, miękka, bo ona stoi na piance, nie? Więc to się delikatnie poddaje, a z góry jest gąbka, taka pianka falista, więc to dociska każde jedno urządzenie i stabilizuje je. Zupełnie nic tutaj się nie rusza, nic nie goni, nic się z tym nie dzieje. Na dole jest cała masa akcesoriów. Akcesoria również pianka wycięta na akcesoria w ten sposób, że troszkę mało światła tutaj jest. Jakbyśmy tą lampkę dali bliżej, jest lepiej. Są prostokąty, takie większe, luźniejsze kształty wycięte po to, żeby sprawniej wyciągać i odkładać tutaj różnego rodzaju akcesoria, nie? Żeby nie było scen, że tam trzeba celować w jakieś konkretne miejsce. Te urządzenia laserowe też mogę tutaj dowolnie sobie wrzucić. Jak mi się podoba tak, to tak, a jak w tą stronę, to w tą stronę. A jakbym chciał mieć jakoś inaczej, to też mi się zmieści. Więc wrzucam bezmyślnie, pyk i jadę. I nie ma żadnego problemu. W tym filmie to tyle, moi drodzy. Zachęcam do tworzenia tych, organizowania tych skrzynek z wkładami piankowymi jak najbardziej, albo z takimi tackami drewnianymi, bo to jest również bardzo fajne rozwiązanie do organizacji transportu dużej ilości narzędzi w jednej skrzynce. Tym sposobem możemy układać piętrowo, nie? Te tacki tak naprawdę mogą być ze dwie albo trzy odpowiednio wykonane, jedna na drugiej, no nie? I wtedy mamy tych pięter w wysokiej skrzynce więcej. W tym filmie to wszystko. Życzę Wam, jak zwykle, miłej pracy. Trzymajcie się, hej.